Maxi Lopez i Mauro Icardi? No, co ich łączy? No, Wanda Nara. Nie, to ich podzieliło. Sponsorem naszego kanału jest... Fortuna. Bogini Fortuna. Dzisiaj ponownie wlatują piłkarskie zbiory nadesłane przez Antoniego Millera i to w takiej wersji, że wow, głowa pęka. Pokazałem tylko Adamowi całą listę nazwisk, która została przez Antoniego stworzona. Niemalże każda odpowiedź prawidłowa dostosowana do każdego z klubów. Przy czym tutaj Antoni nałożył jeszcze taką tematyczną nakładkę na dzisiejszy quiz, bo wziął pod uwagę tylko i wyłącznie kluby biorące udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Spoko. Tego sezonowej edycji Ligi Mistrzów. No dobra. Nie wykorzystałem wszystkich przykładów, bo ich trochę jest. Te łatwiejsze zostawiłem na razie na boku. Dobra. Niestety, Krzywy, jesteś trochę dyskryminowany, bo w tym przypadku nie będzie Manchester United. Ajajaj, jaka szkoda. Ale zarobił będzie. Zarządów Rubena Amorima. Tak jest. Uwielbiana przez wszystkich przerwa reprezentacyjna. Więc jeżeli jesteście spragnieni piłki nożnej, to odsyłamy na efortuna.pl wszystkich pełnoletnich, tych, którzy mają konto na Fortunie i tych, którzy konta jeszcze nie mają na Fortunie. I którzy mają ochotę przede wszystkim. Którzy mają ochotę mieć konto na Fortunie. Tam na dole link i kod pilkarzyki. Sprawdzajcie, co się dzieje, zwłaszcza, że mecze Polaków nadchodzą, które będziemy śledzić bardzo intensywnie. Bacznie. Tak. Łapa w górę na start jeszcze. Nawet live'a chyba zrobimy, nie? Ty mówiłeś, że sam zrobisz. Adam mówił, tak. Tak. Sam Adam mówił, że będzie siedział z wami jeden na jeden. Cały weekend. Lecimy. Do pierwszego przykładu, a w nim rozgrzewka Arsenal, Szachtar i Zagrzeb. To zaczyna. Ty. To na środku musi być chyba Eduardo. Tak. Na środku musi być... Szkoda. Właśnie on. Eduardo. Aj, no dobra. Arsenal, Szachtar, Oleksandr Zinchenko. Ja tego tutaj na liście nie mam. Sprawdzę jeszcze szybko. No bo trafiał z Szachtara do Ufy i później szedł do piłki klubowej, no może dlatego. No, ale juniorska, ale dobra, zaliczę. Każdemu kibicowi się z Szachtarem musi zaliczę. Tak, żebyś nie płakał później. No, Krzywy, czas leci. Szachtar i Dynamo to jest taka chyba dość ciężkie. Chociaż nie, spróbuję... Kurde, jak on się nazywał? To jest Dario Struna. Nie. Okej. Okay. Dobra, Szachtar, Mariusz Lewandowski. Okej. Okay. Dobra, ja dam sam Arsenal po prostu w osobie Thierry'ego Henry'ego. Źle. A ja dam Dynamo Zagrzeb, Dani Olmo. Okej. Okay. No i teraz schody, co? Dynamo jeszcze. Arsenal, Dynamo jest w miarę spoko. Ty powiedziałeś kogo? Ja powiedziałem Dario Srna. Szachtar. Nie ma kogoś takiego. Zagrzeb. Też bym strzelał w Srnę, bo nie znam, szczerze powiedziawszy, tego. Inny, znaczy nie wiem, czy był w Dynamie na jakimś tam swojej kariery. W Hajduku był. No, okej. Okay. To jest właśnie klasyk. Może, nie wiem, Domago Iwida był jakimś cudem w Szachtarze. Mój ulubiony piłkarz. To jest jakiś insight, tak? No nie, no stary, nagrywaliśmy z Krzywym. Jeden na jeden. Rozpoznaj piłkarza po ścieżce kariery. No i Krzywy. Wydłużył życie piłkarskie, no Mago Jawidy. A, dobra, to już wiem, sekcje komentarzy pojawiły się sporo wówczas. Arsenal, Dynamo, kurde. Kurde. No czas się kończy, więc ostatnie przestrzały będą dla was oraz. I lecimy do kolejnych rund. Arsenal, Dynamo. Dobra, wiem, co to może być. No. No jednak się nie krzyczy. Wiem, co to może być, ale pewnie nie jest. Nie, no ja pas, nie wiem. Czy to nie będzie czasem Davor Šuker, Arsenal, Dynamo? Davor Šuker jest, pasuje jak najbardziej. A, tak. Arsenal, Dynamo, brawo. No i Szachtar, Dynamo, ale to już poza Srną nikt mi oczywisty nie przychodzi do głowy. No to spasuje. Chorwat grający w Szachtarze. Tu ciężko, wiesz? To będzie są pewnie jakiś Brazylijczyk. Bartol Franić, Bohdan Mykalenko i Neven Duraszek. No nie ma szans, to... bez szans. Takie tutaj były podane przez dobra. Antoniego. Dobra, teraz ja. Rundy drugiej, tak, rozpoczynasz. Lecisz PSG, Lille, Celtic. O kurde.
PSG Lille Celtic. Nie jest to proste też. Wbrew pozorom. No dobra, daj Lille. No. Gireneusz Jeleń. No na razie nic mi nie przychodzi do głowy, serio, więc. PSG Lille to musi być Renato Sanchez. Tak. PSG Lille. Tak. To jest Renato Sanchez. Między innymi tutaj. Myślałem jeszcze o Diallo. 20 nazwisk tutaj mam wypisanych. Diallo też tam na tej liście jest? Diallo na tej liście tutaj od Antoniego nie znajduje. Okej. Celtic Lille. Ben Arfa na przykład. I ten Mbappé. PSG. Samo. No. Niech to będzie. Londro. Okej. Okay. Krychowiak. No to ja dam sam Celtic w osobie Boruca po prostu. I dobra, i teraz połączenia mamy, no. Lille Celtic jest bardzo trudne. PSG Celtic. Kurde! Kto to może być? Zja, tak? Tak. W środku jest. Pan grający obecnie w Serie A. W środku, tak? Mhm. Dobra, kto rozpoczynał? Adam? Tak. To ostatnie tak. Przestrzały. Twoje i Krzywego i podaję odpowiedź. Nie, nie wiem. O, podawaj. No, jeszcze Krzywy może. Krzywy, no. No nie, ja nie wpadnę nic. To na środku jest syn George'a Way. A, Timothy. Okej. Tutaj mamy w połączeniu Celtic Lille. Tylko jednego piłkarza podanego przez Antoniego. Mm-hmm. Marka Antoana Fortuna. Fortune. Chyba. Który w swoich klubów w karierze miał bardzo dużo. Mm-hmm. To Francuz, dlatego nie wiem do końca jak to wymówić. Nie wiem. A PSG Celtic to tutaj też mniej znane. Stefan Mane. Mane. Yusuf Mulumbu. I Odson Edward. O, Odson Edward. No to jest jeszcze może do wzięcia. Okay. Dobra, to lecimy dalej. Kolejnego pewnie ciężkiego przykładu. Bayer Leverkusen, Lipsk i Sparta Praga. Krzywy. Na środku, bardzo trudne. Na środku musi być Szik. Jest to Szik. No, tutaj dowodniłeś. Bardzo trudne jest połączenie Lipska ze Spartą Pragą. Leverkusen, Sparta Praga, Adam Chlożek. Leverkusen, Sparta, Praga, jest to oczywiście Adam Chlożek i tutaj więcej było też piłkarzy. Kurde, czy on grał w Bayerze wcześniej? Wydaje mi się, że tak. A strzelę, że Leverkusen i Lipsk to jest Kevin Campbell. Nie mam go tutaj zapisanego. Zobacz, czy on przypadkiem nie był przed. Wydaje mi się, że nie był. Czekaj, jest Kevin Campbell. No, powinno właśnie chyba być. Był w Bayerze, no, tak. Był, brawo. Okay. Co prawda to było w bardziej, no tak, w dwójce. Później trafił do głównego zespołu, ale zaliczę ci to. Też żeśmy kiedyś gadali o tym Campbellu. Więc Krzywy tutaj z punktem. Lipsk, Mohamed Simakan. Sam Lipsk, sam Krzywy. Leverkusen, niech będzie Milik. Okay. Sparta, Tomasz Rosicki. Okej, okay. No i zostało wam ostatnie połączenie, czyli Lipsk Praga, nie do odgadnięcia. No nie, no ja pasuję mini. Niklas Hoheneder. Tak, no więc tutaj to niezbędne się z tego tytułu. Dobra, Adam zaczyna. To teraz Barcelona, Monaco i Klub Brugge. Kurde. Mamy ten strzał. Nie wiem, czy będzie na jednym, czy na drugim polu. Barcelona, Monaco, Ludovic Gili. Barcelona, Monaco, Ludovic Gili. Thierry Henry też mógłby być. Tu jest dużo połączeń. Lilian Thuram, Thierry Henry, Erika Bidal, Cesc Fabregas, Aubameyang, Manuel Petit. Kurde, boję się, że to będzie na środku. Ale zaryzykuję Barca, Brugia, Żudgla. Żudgla. Jest. Nie, czemu w Monaco miałby być? Barca, no, bałem się, że może tam będzie. Brugia, Żudgla. Krzywy tutaj. Ferran Żudgla. Wyciągnął z rękawa. Wiktor Vázquez tu jeszcze był podany. No dobra, Barcelona daj. Xavi.
Barcelona daje Xavi. Brugia daje Van Aken. Brugia daje Van Akena. I zostało Monaco. Samo Monaco i Polarin Xavi. Balogun. Okej. Okay. Krzywy. A powiedz, czy to są do odgrzebania te dwa nazwiska? Czy... Środek jest do odgrzebania. Czy tutaj uciekło mi, dajcie mi sekundę. Środek jest na pewno do odgrzebania, a Monaco Brugia możecie mieć problem. Środek jest moim zdaniem łatwiejszy. Dobra, ja sobie uderzę na sam środek w takiego gościa, który... Czekaj, bo... Nie, nie ma szans. No, czas się ale dobra, Afelaj. Nie. No. Monaco Brugia, Georges Ilenikena. Nie mam na liście, daj mi chwilę, to sprawdzę. Nie, niestety, Antwerpia. Kurde, faktycznie. No ja na środek już chyba strzelę sobie może... Taki... Vermaelen. Nie. Kto zaczynał? Ja niestety. No to dobra, kończymy tą rundę. Tę rundę. I na środku islandzki piłkarz. A, Gudjonsson. Dokładnie. Eidur Gudjonsson. Dokładnie. A połączenie tutaj... Zapomniałem. Monaco Bruges to jest na przykład Krepin Diatta, Nabil Dirar, Robert Spechal. A to niestety. No. Dobra, to lecimy do kolejnej rundy. Sporting, Sparta Praga ponownie i Slovan Bratislava. I to jest najtrudniejszy przykład dzisiaj. Głównie jako ciekawostka podyktowany przez Antoniego. Dobra. Sporting sam niech będzie. On chyba nie grał w tych pozostałych dwóch klubach. Cristiano Ronaldo. Chyba nie grał. Zaliczę ci. Biorę to na siebie, jak chcesz. Okej. Okay. Dziękuję. Spoko. Sparta. No. Daj Ladislav Krejci. Sparta Krejci, okej. Okay. Spróbujmy. Może są jakieś fani. Dobra, czekaj. Tych klimatów piłkarskich. Sparta Praga, Slovan Bratislava. Może będzie to Vice. City? Vice. Gdzie? On chyba miał Władimir. Władimir Vice. Ale gdzie? Slovan i Sparta. Nie. Okay. Sam Slovan, daj Marek Hamšík. No ciężkie to jest. Kurde, ale do odgrzebania są jacyś tacy poszczególni. Kurde. Pierdziele, trudne dzisiaj. Na myślenie się zużywa najwięcej energii. Ja sobie uderzę Sporting, Sparta, Praga, Ujfalushi. Bo nie wiem, czy on przypadkiem przed Atletico nie był gdzieś tam w innych rejonach. Nie, a ty dałeś tego Weissa, tak? Tak. On był w Bratysławie, ale w Interze Bratysława i w Artmedii Petrzalca Bratysława. Tak, tak. Więc niestety blisko, ale nie udało się. No Artmedia to też blisko, zaraz za rzeką, nie? Tamta Petrzalka jest. Byliśmy w Bratysławie, to chcieliśmy jechać nawet. Dobra, podaję to odpowiedzi. No już. Dajmy, daj. To podpowiem wam tylko, że na środku jest taki gość, który jakby mu dodać giga, to mógłby być memem. Chad? Had. Okay. Marian Had. Co? Giga Had. Sporting Lizbona, Sparta Praga to jest Paweł Horvat. Marian Had. Sporting Lizbona, Slovan Bratislava to jest Andras Sporar, który trochę tam rozegrał. No i Sparta Sporar. I Sparta Praga, Slovan Bratislava, tutaj tego trochę jest. Nie wiem, na ile są to znane nazwiska. Marian Zeman, Wladimir Sifranicz, Lukasz Hartik, Liži Kladrubski, Kuczka, Miloš Laczny, Szilard Nemet, Igor Zowczak. Dobra, to przechodzimy do ostatniej planszy, a w niej bierzemy sobie Sporting, Monaco i Benfica. Adam, zaczyna. No. No to na Monaco, Benfica. Jeszcze myślę o tym Sporting, Benfica. Rozleci? No dobra, Monaco, Benfica, Bernardo Silva. Na przykład Bernardo Silva. Sporting, Benfica. No. A Jezu, już chciałem tak łatwo lecieć. Nie, to strzał. O Boże.
Ale Sporting Benfica to jest João Mario. Tak, między innymi. A chciałem Amorimo już podawać. Ale no. Byłby to błąd, bo on w Sportingu nie grał. Adam intensywnie się zastanawia. O, myślę bardzo dzisiaj. Sporting Monaco. Adamowi humorek nie dopisuję przed tym mecz z Chelsea. Nie, po prostu myślę bardzo i przez to jestem taki jakby skupiony. Tylko zastanawiam się, Sporting Monaco, co by tu wybrać? Szybko. Monaco, Dado, Prusho. Okej. Benfica, Ruben Amorim. Sporting, Hector Bellerin. Kurde, Sporting Monaco, wiem, że jest taki Portugalczyk. Tu są duże nazwiska. Który był w Monaco. Jak on się nazywał? Strasznie szybki był w FIFA. Tam, któryś, 19 chyba. Ja nawet coś tam pykałem. No, krzywy, czas no, się dobra, kończy. Oddaję Adamowi, nie pamiętam tego Portugalczyka. Sporting Monaco Martins? Tak, między innymi. Tak, między innymi. Tutaj było więcej. Naprowadziłyśmy. Sporting Monaco. Na samym środku, bo odpowiedz narodowość. Skup się. O, chyba wiem. A może nie? Jak się skupisz, to dojdziesz do tego, tak ci powiem. Kurde. No, koniec? No nie wiem. Czy to nie jest czasem Ricardo Quaresma? Nie mam Quaresmy, nie sądzę. Nie, bo Porto by było. Nie. Porto by musiało być. Nie. Ale powiem wam, że już wam podpowiedziałem. No nie wiem. No sfokusuj się. Koniec. Za 3 sekundy. 3, 2, 1. No, Adam. To w sensie co? No ja już powiedziałem, teraz on chyba, nie? Jak to się skończył. Tak, no tak, no jeszcze ja będę jeden strzał, tak? Tak. Nani? Nie. Nie grał w Monaco. I w Benfice. No nie grał w Benfice na nim, no. Kurde, czekaj. No nie wiem, no dawaj odpowiedź. Ja też pasuję. Już za głupie strzały są. No. Aha, już mam dawać, tak? No, przepraszam. Tak, Fabio Quintrao. Okej. Koncentrału, no. Tak, koncentrału. Ale nie. Dlatego dałem wam podpowiedź w kontekście sfokusuj się, jak się skupisz, to się tak. To może dojdzie do tego. Taka ojej, ale nie, to ja bym tak nie powiedzieć, skoncentruj się, ale... No. Nie, to nie ma szans, stary. Takie odpowiedzi. Dobrze, ja dziękuję Antoniemu za podesłanie tych przykładów. Dzięki, Antek. I wykorzystam te pozostałe, nieco łatwiejsze, przy okazji kolejnego quizu. Mam tą całą listę zrobioną, więc nie pójdę do kosza. A my widzimy się już z jakimś materiałem, chyba merytorycznym, a jak nie, to może z drugą częścią tego quizu. Zobaczymy. Do usłyszenia. Siema. Hej.